A nie będzie mnie boleć? Nie będzie cię boleć. Ale na pewno? Na 100%. Nie się kretynie. I co jest? Co to jest? No, otwieraj. O Boże. Spokojnie, to było tylko małe wyrwanie jednego ząbka. Spokojnie. A? Co robi pani? O Jezus, ile tu będzie do roboty? No tutaj to minimum 3 strzykawki. A. No to teraz robimy znieczulenie. Tak. Nie. Tak. Nie. Blaszka? Tak. Wiesz gdzie jest dym? Powiedział tak! Nie! Robię trochę pokresie, robię mojego psa, wyprowadzę. Generalnie też mam piosenkę taką. Piosenkę? No to może zanucisz, nie wiem, coś? Mofili mala, maszyna mała, la. Boisz się dentystki? Nie, wiesz co, generalnie spokojnie. Podoba mi się, że jakaś obca pani będzie mi wiercić dziury w zębach. Nie, podoba mi się dlaczego to... Dlaczego oni wiercą dziury w zębach? Nazywa się Elżbieta Rzeźnik, ja patrzyłem na stronie szkoły, było... No, ja w rzeźni nasza pracowała. Dentystka nazywa się Elżbieta Rzeźnik, ale ja jak umrę, to mój kanał... To przejmiemy mój kanał, tak. No. Ja przejmuję. Tak, to przejmiemy. Co pani robi? Au. Nie śmiejcie się! No wyśmiej się! Za późno. Nie śmiejcie się! Matko szałatko! Nie chcę! Nie chcę! Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoła. Siema, 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 yo. Napiszcie siema, siema, yo, to ja wam szybne serce, okej? Okej. Dzień dobry widzowie, kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. Jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to pyk subskrypcja, pyk dzwonek, pyk łapka w górę. No i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Codziennie losujemy, więc wystarczy tylko napisać, kliknąć kilka razy. Dzisiaj kochani, nasza klasa przed WF-em. Tak, przed WF-em idzie do dentystki. Tak, będzie się dużo działo. WF będzie kolejny. Przepraszam, że go nie nagrałem, ale miałem problemy z komputerem. Osoby ze społeczności wiedzą, o co chodzi. Naprawdę przepraszam, ale dzisiaj macie też odcinek. Miało go nie być, ale jest. 10 tysięcy łapek w górę. Kochani, to w niedzielę wlatuje Minecraft Dino o 9:30. Bardzo wam dziękuję za świetny odbiór serii. Byliśmy 8 na czasie. Wbiliście ponad 100 tysięcy wyświetleń w 2 dni. Bardzo wam dziękuję. A ostatni odcinek z Ekstra Szkoły. Boże, perełka. 100 tysięcy wyświetleń też w 2 dni i prawie 10 tysięcy łapek w górę. Dziękuję wam z całego serca. Motywujecie mnie. Dzisiaj idziemy do dentystki, tak jak mówiłem. 10 tysięcy łapek w górę. 9:30 w niedzielę wlatuje Minecraft Dino. Życzę wam miłego oglądania i buja! Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoła! Dzień doberek, Lucyferek. Ze mną jest moja klasa, siema! Niczego nie popychasz. Dzień dobry. No ja nic, no gangsterek, nie popycham cię, spokojnie mordo, spokojnie jak na wojnie. Jak tam Emilia, jest pani sklepikarka czy nie ma? No tak średnio. To kradniemy. Cześć Blaszka. To weź krzycz na nią. Najpierw słuchajcie, 10 tysięcy łapek w górę. To w niedzielę o 9:30 wlatuje Minecraft Dino. Ostatnio, słuchajcie, Minecraft Dino przebiło wszystkie filmy świata. Byliśmy 8 na czasie. Dinożarły? Dinożarły. Ponad 100 tysięcy wyświetleń w 2 dni. Wbiliście 15 tysięcy łapek w górę. No i ostatnia ekstra szkoła z lekcji plastyki. Ponad 9 tysięcy łapek w górę i też ponad 100 tysięcy wyświetleń. Zróbcie to właśnie teraz. Naciśnijcie łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę. Niedziela 9:30. Minecraft Dino. No i jak chcecie państwo wystąpić, no to pyk subskrypcja. No to co trzeba potem zrobić? Dzwonek kliknąć. No, dzwonek. Angelinson powiedział. Zasubskrybować, dać łapkę w górę oraz dać komentarz i dlaczego wy powinniście zostać wylosowani to Minecraft Extra. Tak. Blaszka, powtórz to jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli. Kto, jak ktoś chce wystąpić, to Blaszka co? To pyk łapka, pyk subskrypcja i pyk komentarz, a ja bym chciałbym w komentarzu... Jak pomieszał.
Ciastko! Komentarz, ciastko i Blaszka wam zaserduszkuje. Dzień dobry, cześć Jolo, cześć Gangsty, cześć Smolak. Smolak się. Cześć Olu. Siema. Taki smutny. Dajcie jak mu... to smutny? Dajcie mu coś. Chory jestem. Ciacho masz. Mama cię kazała iść do szkoły, tak? No właśnie tak. Matko, sałatko. Cześć Ola, dzień dobry. Masz cześć. Ola ma dzisiaj fazę. Ciema, siema Blaszka. Jaką fazę znowu, no? Nieważne. Ja. Cześć Blokowincjusz, cześć Angelincjusz, ja. Siema Luther. No siema Lucyna. Emilia, weź zadzwoń dzwonkiem. Nie ma jej. Mówię tak średnio. Się odwrócili. Tak średnio. To kradniemy, no. Nie wolno. Słuchajcie, ciastka to jest dobra sprawa, słodycze są git, ale za dużo to niezdrowo. Niezdrowo, nieładnie, Gangster. A co ty gadasz? We mnie dawaj. Będziesz miał przepustkę do Indii między zębami. Ej, naprawdę. A ja Karolak nie jestem. Gangsterek, nie wolno. No. Co? Za dużo jesz. No, za dużo. Ja za dużo jem. I Junia za dużo jem. Blaszka, to jest większy od ciebie, no to je więcej. Junia no. Za dużo jesz. Blaszka, powiedz coś o swoim aparacie stałym. Czemu w tym spoiku jest? Co jest? Blaszka tu są. No ale weź zajrzyj, tak do środka. Co? Co tu jest? Chyba się remoncik szykuje. Ale do słoika? Okej, okay, to było dziwne. Olu, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Aha, okej. Okay. Ja chcę komentarz Junia. Komentarz Dziunia, to Ola wam zaserduszkuje. Blaszka, powiedz coś o swoim aparacie stałym na zęby. Ja mam powiedzieć o swoim aparacie, no to tak. Noszę go. No. Jest stały. No. Widać go. No co jeszcze? Zakładał go ortodonta. Ej, ludzie. No. Patrzcie, pani zostawiła ciastka na zewnątrz, tam są, przy tym, przy ujściu. Bierem. A może nie bieremy. Om nom. Dzwonek! Lecimy. Na lekcję. Napiszcie komentarz, aparat na zęby. Kto z was nosi aparat na zęby, napiszcie. To ja wam zaserduszkuję, słuchajcie, każdy komentarz. Staram się serduszkować z was bardzo, bardzo dużo. Dziękuję za tak... piękny odbiór nowego odcinka z plastyki. Naprawdę super, ekstra, super fajnie to. Fajna była aktywność, bardzo, bardzo dziękuję. No i dzisiaj, kochani, mamy lekcję WF-u. Tak, mamy lekcję WF-u. Idziemy. Tylko najpierw mamy, słuchajcie, godzinę wychowawczą. Najpierw jak mamy zawsze godzinę wychowawczą. Dzień dobry. Siema do nauczycieli. Przykro mi, ja tutaj siedzę ze Smolaksem. Dzień dobry. Dzień dobry, uczniowie. Dzień dobry. Zanim sprawdzę obecność, chciałabym powiedzieć, że mamy godzinę wychowawczą i wolałabym, aby dzisiejsza lekcja przeszła sprawnie, bo musimy dzisiaj coś zrobić. A co się działo? Zobaczycie, powiem wam po sprawdzeniu obecności, tort dobrze? Tort ma. Ale coś ciekawego? Jaki tort? No tort. To ma urodziny. Olu, powiem, może to będzie coś ciekawego. Dzisiaj jest dzień babci, tak? Cicho, może pani pomoże? Dziadka. Nie, dzisiaj już dziadka jest. Cicho. Wszystkiego najlepszego, pani Zofio. Agent tęcza. Jestem. Bloki. Jestem. Gangsterek. Awe legiony. Luferek. Jestem. Nytea. Jestem. Malaks jest. Ola. Jestem. Bitmati. Jestem. Jolonea? Jestem. Pani mnie lubi, no Juki? To musiałem mówić, że jestem. Jestem. Emilia? Jestem. Angel? Jestem. Ciszej! Głośniej się nie da. Ciszej! Luferek i Smolaks, prosiłam o ciszę, dostaniecie uwagi. Ale Maja? Powiedział, że nie proszę o ciszę. Blaszka? Jestem. Pojawi się. I Zeus? Jestem. A ja? Ty? Takim pierdolem. Proszę pani, to widz, tak? A, przepraszam, nie wyczytałam ci. Cię. Ty jesteś Dejzio, tak? Tak. Nie, proszę pani, to jest Dejzio XD. XD i to jeszcze przez mogę małe przywitać, proszę pani? O Jezu, ale nie. Oczywiście, było. Możesz, Luferku. Siema, Dejzio. Siema, jestem cześć. Lufer. Cześć, ty jesteś wylosowany, tak? Tak. Dzień dobry. Ja jestem Lucyna. Dzień dobry. Mówi do ciebie Dejzio XD, czy XD Dejzio? Dejzio. Czy... Dejzio, dobra. Albo samo Dejzio. XD. Jakie chcesz XD komentarz do serduszkowania? Arbus. Arbus? Dlaczego Arbus? A tak o. A, no dobra.
komentarz, Arbus i Dejzie wam serduszkuję. Przypominam wam, 10 kołapek, Minecraft Dino wlatuje, 9:30 i kolejny odcinek z Minecraft Ekstra Szkoły. A jeżeli chcecie tak jak Dejzie zostać wylosowani, pyk subskryber, pyk dzwonek, pyk 8000 łapek w górę, czyli łapka w górę. No i komentarz, Arbus. A ty, Angelson, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Ja? O? No to Prestiż. Prestiż? No dobra. Komentarz Prestiż i Angelina Jolie wam serduszkuje. No. No co? Luferku, proszę usiąść i uspokójcie się, chłopaki. Dejzie, proszę, wyjdź na środek i opowiedz coś o sobie. Siema, jestem Marek. No to ja jestem Dejzio, lubię czytać książki i się uczyć i... Kujon! I tyle. XD! Proszę o spokój! XD! Dejzio, czy to wszystko? XD. Dobrze, usiądź. Dejzio, chodź tutaj, Lufer, wiesz co zauważyłem? Widzisz co tam jest? A tutaj, o, chodź tu bliżej, Lufer. Wiesz co tam jest ten telewizor, nie? No. Tam pod spodem są książki, czy tam jakieś tam płyty, nie? Tam są filmy. I tam jest Star Wars. A to widziałem ją, ale... Pani, proszę pani, dlaczego ma pani Star Wars na tym w telewizorze? Czy pani sobie grywa po nocach tutaj w szkole? Luferku nie, lecz... Kiedyś byłam ogromną fanką Star Warsów i postanowiłam to przynieść. Napiszcie Star Wars, ja wam zaserduszkuję. Więc tak jak już zaczęłam mówić dla Oli, czeka dziś was coś, co dla wielu uczniów jest bardzo niemiłe. A na dodatek czeka was to przed WF-em, czyli będziecie iść do dentystki. Co? A z prawym sierpowym dostałem, proszę pani. Wie pani, ja sobie przypomniałem, mama do mnie na przerwie dzwoniła, ja muszę do domu wracać. Gangsterek, siadaj. Jakoś niedobrze mi. Przykro mi, ale... Proszę pani, pochodzi o to, że ja mam umył zdrowy. Właśnie już umyłem z dyrtą na dworze, więc może ja sobie z tej mojej dyrty patrzę. Luferku, proszę wróć do klasy, wróćcie do klasy. Mogę iść do toalety? Nie, zostajecie w klasie, zaraz przyjdziecie. Od mojej mamy, że nie mogę. Siadać, Smolax, siadaj, Smolax. Proszę pani, bo ja zostawiłem żelazko na pani, no, babcia mi marła, idziemy na słuchajcie, proszę pani, zaraz wymiotuję. Proszę pani, tutaj Dylta pisała, że chce się ze mną spotkać. Ja muszę bolą się spotkać z Dyltą. Proszę, mogę iść do Dyldy? Słuchajcie, zaraz przyjdzie tu dentystka i może nie będzie to tak jak łeb. Ale woła, ja proszę pani, muszę. Bo proszę pani, ja... Maja, wróć! Dostałem się do Oxfordu, proszę pani. Proszę pani, bo chodzi o to, że Maria ma syna, no ja muszę być na tym. Zaśpiewaj to, przekonaj! Ale to ja nie przekonuję. Zaśpiewaj, Maria ma syna! Napiszcie, Maria ma syna, Maria! Maria. Słuchajcie, niestety Maria tego syna, nie omijecie i to nie jest jedyny ma córkę moment, syna. Którym... Ma córkę syna, córkę syna, mogę iść, dziękuję! Nie, to wróćmy to! Proszę pani, ja nie chcę iść do dentysty, ja umrę! Poczekaj, Luferku. Wracać do klasy, albo wszyscy dostaniecie uwagi i pójdziecie do dyrektora, już do klasy! O kurde, blaszka! Ale przypał! Boże, Smolax! Teraz mnie nie dotknął. Smolax, skąd to wziąłeś? Smolax, proszę zdejmij to. Nie? O, proszę pani, pomogę w sprawie husarza, mogę po nią iść? Nie, tak. Zostajecie w klasie i zrozumcie, że to nie jest jedyny moment, w którym pójdziecie do dentystki. Napiszcie, ja mam traumę, ja się przypał boję. U dyrektora. U dentysty! Proszę pani, to jest dentystka, sadystka, przecież jak? Ona nas zabije tam tymi swoimi narzędziami. Słuchajcie, proszę pani, to są eksperymenty na ludziach. Proszę pani, słyszałam taką legendę, że dentyści, jak wyrywają zęby, to oni tam wsadzają jakieś tabletki. Jak ty się budzisz, to budzisz się w ich laboratorium? Jak to się nazywa? Laboratorium. No w laboratorium. Mati, wstawaj. I oni, Mati, wie nie pani ma. Co robi? Tak? Ja tego nie wiem też i nie chcę się przekonać. Lepszy dentysta to nie jest nic. Ja słyszałem, że dentyści wsadzają podsłuch do zębów. Proszę pani, tak nie można. Spokojnie, przecież ja mam aparat na zęby, jako żyję, to tak trochę mocniej powoli, ale przestaję. Dobra, słuchajcie. Będziemy tacy jak Blaszka. Cyborg. Nie chcę być taki jak Blaszka, proszę pani. Ale nie powiedział, że będziecie mieli aparat na zęby, gangsterik. Jak dajemy dawaj. To nie pójdziemy. Ja chcę być Ironmanem. Siadać! Już! Do ławek! Więc te panie dostałem zawału. Moje ucho. Ała. Moje uszy. Do ławki! Załatw mi ten hełm. Postaram się.
pani Dajnowicz. Smolax, ty nie masz tego w swojej historii? Nie wiem, znalazłem to gdzieś leciało. Gangsterek znalazłeś. Dobrze, więc niech najpierw pójdzie Emilia, Blaszka, Maja i Bloki do dentystki. Ha! I dobrze no wam tak. Trzymaj się, Emilia. Ja nie wiem, czego wy się obawiacie. Pa wszystkim. Miło było poznać Maju, miło było poznać Maju. Posłuchaj, napisz testament, że mój dom to będzie mój dom, dobra? Przecież nic się nam nie stanie. Ja już rzuciłem na dentysty. Dramatyzujecie się. Trudno, napisz testament, że mi wszystko poświęcam. Napiszcie, kochani, czy kiedykolwiek byliście u dentysty i jak wyglądała wasza wizyta, czy was bolało, czy nie. Blaszka? Tak. Wiesz, gdzie jest dentysta? No tak! Tak! Nie! To było piękne. Udało mi się. Pani to robiła, Blaszka. Tak, proszę dobrze, pani. Blaszka, mam nadzieję, że wiesz jak. Mam jego dom. Mam nie masz jego mojego dom. Domu. No to proszę o spokój. Mam nadzieję, ale że wiesz jak dojść do dentystki. Mam jego gry. 10 tysięcy łapek w grę. Minecraft mam jego godność. 9:30, kochani. Tak. Szczęśliwej drogi, już czas. Już czas. To ludzie tu żyją, u siebie. Wrócimy tu jeszcze. Ma. Może. Żegnaj. Proszę pani, bo Blaszka mi grozi, bo powiedział, że po mnie wróci. To ma oznaczać, że on mnie zabierze na ryby, czy że chce mi coś zrobić? To obie od razu. No, na ryby. O, tak, no. Miejmy nadzieję, że na ryby. Dobrze, kochani, chodźcie do trzecich ławek wszyscy, bo... Dobra. Opa. Dzień dobry, Jolena, mogę tutaj? Mogę? Tak, jestem. Cześć, Jolena. Jaki chcesz komentarz do serduszkowania, Jolena? Ja poproszę... Ola, mogę? Straszny dentysta. Straszny dentysta i Jolo wam zaserduszkuje. Nie, w pierwszej. Czy tak trudno jest wam wybrać trzecią ławkę do trzecich ławek? Cześć. Teo. Nie, mogę zostać z pani! Nie mam. Tak. Neteo, proszę zabrać to krzesło, odstawić je na miejsce. Masz wolne pierwsze. Ja nic nie widzę. Ławki masz tu wolne miejsce. Beuse, wiesz jaki jest problem z tą maską, że ona ci w ogóle zębów nie chroni. Na samym początku proszę, abyście zdjęli te hełmy, bo jak zadzwonię do waszych rodziców, to skończy się to bardzo źle, a jak mogliście zauważyć, dzisiaj humoru za bardzo nie mam, gangsterek. Dziękuję. Gangsterek, druga ławka jest wolna, więc bez problemu masz usiąść w drugiej, nie w trzeciej. Nie rozumiem, powiedziała pani, że za trzecich przecież jest. Gangsterek, proszę, abyś usiadł w drugiej ławce, dobrze? Czuję się oszukany. Zaraz jak pójdziecie do pani dentystki, będziecie mieli robioną fluoryzację, czego nie powiedziałam dla pierwszej grupy. A co to jest? Fluoryzacja, Luther. To brzmi germanizacja. Neteo. Tak? Proszę, uspokój się i Luferku. A o co ten chodzi, proszę? Zobaczysz, spokojnie, nie martw się, nie jest to. Będziesz mył zęby strasznego... fluorem, czyli takim bardzo niedobrym, beznadziejnym. Co? O ile dobrze spokojnie, o ile dobrze wiem, przez pół godziny nie będziecie mogli ani jeść, ani pić. Ale to spokojnie, tylko pół godziny. Może wam zaproponować plombowanie? Albo od razu będzie wam wiercić w zębach. Co to jest plombowanie, proszę pani? Żebym zaklejał w zęby. Luferku, powiedz mi, czy ty nigdy nie byłeś u dentysty? No proszę pani, mam bardzo zdrowe zęby. Ogólnie jej, no, zawsze myję 3 razy dziennie. Napiszcie, kochani, ile wy razy dziennie myjecie zęby i czy macie białe zęby, czy zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Jednak na przegląd powinno się chodzić raz w roku, przynajmniej tego nieprawda, zawsze... Nieprawda, co 2 lata. Dobrze. Mnie tak uczyli od dzieciństwa, że trzeba chodzić. Takie są zalecenia zdrowia, proszę pani. Gangsterku, dziękuję ci bardzo. Dostajesz uwagę za ciągłe przerywanie mi. Dobrze, kochani, pokój dentystyczny. Macie piętro niżej, możecie już lecieć. Ja ostatni! Pa! Ja ostatni! Ostatni wszędzie. Ja przed. Ja ostatni, ja byłem pierwszy, byłem pierwszy. Ja przed ostatni. No ja pierwszy będę. Ja powiedziałem, że byłem pierwszy przed ostatni. Ola, ja się ustawię tak na końcu. Tak ci wypchniemy pierwszego. Ola, ten tego z pojść dentystki? Nie, wiesz co, generalnie spokojnie. Podoba mi się, że jakaś obca pani będzie mi wiercić dziury w zębach. Nie, podoba mi się dlaczego to. Dlaczego oni wiercą dziury w zębach? I jakąś fluorą coś tam zdecydować mi buzię. A wy boicie się czy nie, klasa? Ja nie nawet dentysty. Ja tak. Napiszcie, czy lubicie dentystę, czy go nie lubicie. Pamiętajcie o tym. No to jest dentysta. Jezu. Dentysta to jest taki wredny pan, ewentualnie dentystka pani, który będzie ci wiercić w zębach, żeby cię bolało. A, widziałem, że ta pani się nazywa Ząbek. Ja usłyszałem, że rzeźnik.
A ja też Zębek. Nie, dlaczego? No to dentycka ma nazwisko rzeźnik. Co? Naprawdę? Nie, to nie. Nazywa się Elżbieta Rzeźnik. Ja patrzyłem na stronie szkoły. Było to na nasza dentystka nazywa się Elżbieta Rzeźnik? Tak, Elżbieta Rzeźnik. Chcesz zobaczyć na internecie, czy ona zrobiła? Nie. A my nie. Nie. Ostatni. Ja jestem ostatni. Ja ostatni. Nie chcę. Lecisz tam pierwszy. Lecisz tam pierwszy. O Boże, taki, nie. Masz mięśnie, nie. To ich używaj. O, dziękuję za komplement. Nie ty, gangsterek. Dentysta. Idziesz tam pierwszy. Nie ma bata. Dobra, ja pierwszy. Tam nie wejdę. Ja mogę iść pierwszy. Nie, ja mogę iść pierwszy. Nie. Słuchajcie, ale ja jak umrę, to mój kanał... To przejmiemy mój kanał, tak. No. Ja przejmuję. Tak, to przejmiemy, podzielimy się zarobkami. No, pojeść dentysty. No bloki, teraz uważaj, może trochę zaboleć, będę robić mały zastrzyk. Co? Co ty robi? Ja nie chcę na to patrzeć. Ja tam nie wchodzę pierwszy. Ej, uczniowie, poczekajcie chwilę, za chwilę będę was wyczytywać. Nie, ja mogę czekać do samej śmierci. My tu tylko kolenda. Nie trzeba, naprawdę. Niech pani sobie problemów nie robi. Bloki, żyjesz tam? Żyjesz? Będzie chyba nie. Matko sałatko! Co ona mu robi? Co ona mu robi? No zastrzyk! Ja tam pierwszy nie wchodzę. Co tu się dzieje? Nie możemy tego zamknąć, niekoniecznie podoba mi się taki Meteo, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Ja poproszę pani Ząbek. Pani Ząbek, to ja wam zaserduszkuję. Uczniowie, proszę was, bo użyję zastrzyków. Dobra! Zamykajcie tych drzwi! Nie wolno! Teo! Nie ruszajmy. Proszę pani, a mogę zobaczyć kolegę? Za chwilkę on zaraz stąd wyjdzie i będziecie przychodzić do mnie po kolei. Ale tak, tak obok. Nie będę, proszę pani, tam... Jezu, to jest jego czaszka? Nie będę tam nic pani przeszkadzać, tylko tak z boku, bo ja proszę pani, nagrywam. Niestety... Film dokumentalny, mogę? Proszę. No dobrze, ale nie podchodź za blisko. Dobrze. Jak tutaj się tam dostać? O Boże, bloki! Co ty, jaki... Ale ty masz... Nie hakę, nie. Proszę, nie ruszaj się, bo zrobię ci zły zastrzyk. Nie, no... Ikoje. Nie, no... Spokojnie, bloki, spokojnie. Ja tylko nagrywam, O, jaki zastrzyk... Co to jest? Proszę pani, tak pani to może mieć w szkole? No, jestem dentystką w końcu. No dobrze, bloki, to już tyle, możesz wyjść, ja poproszę kolejną osobę. 10 tysięcy łapek w górę, słuchajcie, kolejna ekstra szkoła i Minecraft na 9.30. Napiszcie komentarz, pani rzeźnik, to ja wam zaserduszkuję. Naprawdę ma pani na nazwisko rzeźnik? No naprawdę, tak, no co w tym takiego niezwykłego? Jaki chce pani komentarz do serduszkowania, pani rzeźnik? Leczymy w ząbki. Leczymy ząbki, to ja wam zaserduszkuję. Ja teraz zapraszam panią Olę Tygrysaner. Powodzenia, trzymaj się. Pamiętaj, że wszyscy cię kochamy. No proszę, zapraszam, nie ma się czego bać. Jakby co, biorę twoją krówkę. Dasz radę, Ola. Żegnajcie. Jakby co, biorę twoją krówkę. Dasz radę. Szybciej ulży mi. Dobra, zamawiam jej pieniądze. No, ja biorę jej krówkę. Ej! Dobrze, ja tutaj włączę lampę i proszę cię, żebyś otworzyła buzię. A nie będzie mnie boleć? Nie będzie cię boleć. Ale na pewno? Na 100%. Proszę cię, żebyś otworzyła buzię. A ta igła to taka duża musi być? Nie ma mniejszej? Jest niestety taka, jaka jest. Takie są wymogi. No nie! No nie, co to jest? Niech się chwytnie. I co je? Cieszę się, że tego nie widzicie tego, co ja. Zobaczymy na filmie. Proszę pani! Co pani zrobiła? To było tylko znieczulenie, spokojnie. Matko sama. Ola, powiedz... Lufer. Oha. Powiedz coś dłuższego, ale śmiesznie wyglądasz. Dobrze, Luferku, ja cię poproszę, żebyś teraz wyszedł, bo chcę to szybko załatwić, bo mam, jak widać, bardzo dużo uczniów. Dobrze. Zamknij za sobą drzwi. Okej. Boże, ty Mati, słuchajcie, jak ona otworzyła buzię. Ona ładne zęby w ogóle, ładne zęby ma. Ładne zęby ma, ale taki zastrzyk będzie miała, że aż drży cały. Nie, bo to nie.
Ja stopnie wychodzę, to jest moje miejsce zakrępowe. Może zakręcę kilka śrubek. Nie, na całe nie stanę. To jest moje miejsce, ja już zaklepałem, nie wychodzę stąd. Dobra, nie, ja się nie dam. Piszcie, umrzemy nie. Tu. Matko Sałatko, co ona tam robi? Nie wiem. Dobrze, to nie, ja nie poproszę wiem. Kolejną osobę. Proszę pani. Teraz gangsterek. Czy to jest krew, proszę pani? Mati. Ojej, ciuda, trochę się tutaj... To jest Mati Zendrał. No i widzisz Olu, pokrzyku. Pokrzyku. Ola, wszystko okej? Ola, żyjesz? Tak średnio. Pozdrawiam rodziców, nigdy ale się nie spotkamy. Poczekaj chwilę, co ty masz na głowie? Proszę cię, żebyś to zdjął. No, o, no jak ładnie. No i zapraszam cię. Mogę go też nagrać, proszę pani? Tak, możesz. No, no to otwieraj buzię. Nie! No, otwórz no, Jezu, nic ci się nie stanie. Trochę powoli i przestanie. Gdzie gwarancja? Halo, podpisz no, pani gwarancję, no, otwieraj, powiedz, że nic mi się nie stanie. No, otwórz. No otwórz gangsterek, otwórz to buzię, każdy to musi przejść. No, otwieraj. O Boże. O Jezus, ile tu będzie do roboty? No tutaj to minimum 3 strzykawki. Aj dziewczę, że ja mam tylko Karolaka, więc no Jezu. Gangsterek, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? Oszukcie się ode mnie. Co? Oszukcie się ode mnie. Co? Chyba mówi odczepcie się ode mnie. Napiszcie komentarz, odczepcie się ode mnie, to ja wam zaserduszkuję. No to do roboty. 2000 years later. No to dobrze, gangsterku, to już tyle, możesz wyjść. To wyjścienia. Pali. Pokaż zęby. Pal się. Pokaż zęby, no pokaż im, ja widziałem. Pal się. Pokaż zęby, no. No pokaż. A czemu? Bo nie ma dżemu, dawaj. A to znaczy, ja puszczę z telefonu, gdzie to będzie. Nie, pokaż zęba. Pokaż zęba. No. Idź, na całość. Idź. O Jezu. Ojeju. Słuchajcie, o zęby trzeba dbać i trzeba, słuchajcie, myć ząbki. No to ja teraz zapraszam Netea, jest tutaj taki, Maria, tak? Najmłodszy. Syna Maria. No chodź, a zapraszam ja mam cię. No chodź, nie będzie przecież bolało. No, nie, no, nie bolało, jest Neteo. Neteo, ale to masz krzyż, a to... Będzie bolało, będzie bolało. Na początku będzie troszeczkę bolało, ale potem wszystko będzie dobrze. Chodź, zapraszam. Chodź, Neteo, chodź. Mogę nagrywać już pani? Tak, możesz. No siadaj, nie bój się. No to otwieraj buzię. Nie. Ale czemu się tak trzęsiesz? No otwórz buzię. Ja otworzę. No chodź, no nie będzie przecież bolało. Otworzę tylko przy jedzeniu. Zabawa? A. No to teraz robimy znieczulenie. Ała. Ja chorej nie mają chorej, a chorej chorało. No to słuchaj, Neto, jak tam, czym tam się interesujesz, bo wiesz, mój syn to już ma, powiem ci, 20 lat, on dostudiował prawo. Stary jest. No stary jest, no ale powiem ci, tak, taki wykształcony, daj spokój. No jaki ma kształt? Patrat? Prostokąt? Po prostu tyle on teraz zarabia, że to jest szok, no na prawie to normalnie... Ile? Nie mogę powiedzieć, zarabia dużo, tyle ci powiem, ale po prostu syn taki wykształcony, taki się urodził i taki będzie. Teraz to my już długów żadnych nie mamy w rodzinie, bo syn tyle zarabia, że to jest po prostu szok. Jednak mówię ci, prawo to jest bardzo dobry kierunek. Jak ty chcesz się wykształcić, to ja ci mówię, idź na prawo. A powiedz mi, Natek, jakie ty masz zainteresowania? Architektura. No powiedz mi coś więcej, no domyślam się, że architektura, no ale na pewno jakieś jeszcze tam masz zainteresowania. A lubię trochę pochęcia, lubię mojego psa wyprowadzać, lubię się palić z dziltą, nawet się pani kolać z dziltę, lubię chodzić z krzyżem, a jakie tam rzeczy lubię. Generalnie też nie wiem, czy pani wie, ale dziltę, to ona generalnie się umówiła. Ale żeby pani mi też coś moja dziewczyna, to ja pani powiem, że to jest bałwan. I to wielki bałwan. Dosłownie. Otwórz buzię, ha? Otwórz. Okej. Aha, ola. Ja to ha. Ja ola. Hej. Ja to za. Aha, to spokojne. Pani jest takiego z plami. To jest Ancel. Ancel, ja na niego odlapiam pracę domową. To się na czysto mi płaci. Nie każdy to musi wiedzieć. A ty to rozumie? A ty pani!
pani zasłyszała, generalnie też mam piosenkę taką, którą... Piosenkę? No to może zanucisz, nie wiem, coś? Mopiny mała, maszyna stała, la 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 la, la 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 la, kaszyna, 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 no to wszystko okej? Wszystko okej. Spokojnie, to było tylko... Spokojnie, to było tylko małe wyrwanie jednego ząbka. Spokojnie. A? Co robi pani? Jak to? Gdzie jest lustro? Wypłukaj i wypluj. Już. A to opoka. Możecie poczekać chwilę, nie wchodzić tutaj? Już. Reszta osób, która już była, poszła na WF. No to ja WF. Zapraszam. Poszła już na WF. Kolejną osobę to jest Maja. O nie. To jest ona, proszę pani. Tak. Na pewno to jest Maja? Bo no ja tak. Was, wiecie, jeszcze tak nie rozpoznaję za bardzo, więc mam nadzieję, że mnie nie oszukujecie. To jest Maja, proszę pani. Ja jestem Yuki, proszę pani. Tu jest Maja. No to mówiłam, oszukiwaliście mnie. A to Rufer. To ty jesteś Maja, prawda? Mhm. No to chodź, zapraszam cię spokojnie, nie będzie bolało. Maja, dasz radę. Na pewno? Na pewno, widzę, że jest taką delikatną. Ale co mam ją pilnować? No to spokojnie, usiądź sobie, nie stresuj się. Otwórz buzię, Maju. Nie. No proszę cię, otwórz. Załatwimy to szybko. Nie. Załatwimy to szybko. Matko, sałatko. No, powiedz a. No, dawaj Maju, proszę cię, nie będzie bolało. Na pewno? Na 110%. Na 120%? Tak. A Maju, no otwórz buzię. O, jakie ładne, zdrowe ząbki. No i praktycznie nic tu nie ma do zrobienia. Laska, dlaczego ty nie byłeś pierwszy, jak byłeś pierwszy wywoływany? No bo pani powiedziała, że mam aparat ortodentyczny i mam być na końcu. Aha, no w taki sposób. To ja teraz poproszę Blaszkę. Blaszka. Ty wypatrzysz. Już idę, proszę pani, idę. Miał być na końcu. A mogę, proszę pani, zobaczyć? Też? No, ja jestem przeciw. No to chyba mamy tu sprzeczność, skoro on nie chce. Bo tam są tego. To jest pani gabinet, proszę pani. Dobrze. Mogę go kupić. Możecie wejść. Haha, wygrałem. Dobrze, Blaszka, siadaj. Powiedz a. A. No, no otwórz buzię. No Blaszka, no proszę, no otwórz buzię. Otwórz, Blaszka. A. Jakie ładne panie zęby, jak śmiesznie Blaszka wygląda. Teraz muszę cię znieczulić. E? No to powiedz mi coś o sobie, powiedz. Trochę mnie twarz boli, tak, znieczulona trochę jest. No mogłem by pani powiedzieć, ale panią do więzienia dadzą. Dlaczego niby do więzienia? No właśnie, z tego powodu nie mogę powiedzieć. No to powiedz, Blaszka, jak tam u ciebie ocenki, wiesz? A dobrze, no tam piątki mam, szóstki i luferce obce. Co moje, co? A to tam były tego dobre oczenki, trochę z historii, trochę z WOS-u, trochę z polskiego, trochę z matematyki. A z matematyki to nawet dwie piątki dostałem i jeszcze... Druga pani jeszcze będzie to wstrzykiwała mi? Ja już tutaj kończę powolutku, poczekaj. Laska, jaki jest komentarz do serduszkowania? Popatrz w kamerę. To ja chcę komentarz... dentysta. Komentarz dentysta i Blaszka wam serduszkuje. Napiszcie to, ja wam zaserduszkuję. Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek w górę. Minecraft Dino w niedzielę o 9.30. Kolejny odcinek z Ekstry Szkoły. No WF mamy od razu, słuchajcie, po dentyście. Tak. Dobrze, Blaszka, to już wszystko, możesz wyjść już. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Do widzenia. No to teraz ty, Lufer. Dlaczego pani tak zmieniła ton? No bo nie wiem, w sumie no jakoś tak wyszło. No siadaj, nie ma co gadać. Słuchajcie, zginę. Jak chcecie, możecie zobaczyć, ale może mogę zobaczyć, proszę pani? Dobrze, ale proszę, żebyście niczego nie dotykali. Dobrze. Spokojnie. O matko, sałatko. Będzie bolało czy nie, proszę pani? Na początku tak, ale potem już będzie wszystko okej, nie masz się co martwić. Na pewno? Teraz to za śmierć. Na 100%. Twoja czaszka. Zostaw moją czaszkę. No ja tutaj tylko zrobię zastrzyk i no widzę. Nie śmiejesz się! Że ty masz zaciek jak jakiś. Trochę do zrobienia. Chyba? Zaciek. No to jaki uwaga. Zaciek? Zaciek masz. Proszę pani! Co pani robi? Au, 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 au.
No już chwilkę poboli i przestanie. Proszę pani, dlaczego mam taką... aparat? Dlaczego mam taką dziurę w szczęce? Jaką dziurę? O czym tu mówisz? Na zdjęciu, proszę pani. To jest nos. To nie jest nos, to jest dziura w szczęce! Nie kręć się, bo będzie bardziej bolało. Ty, nie masz ósemek. Jak to nie mam ósemek? No bo ja jestem za młody na ósemki, proszę pana. Jak się nie będziesz patrzył na mnie, to na pewno ci tego nie zrobię. No proszę pani, dlaczego się pani tak śmieje? Nie śmiejcie się! No wyśmiej się! Za późno. Nie śmiejcie się! Przestańcie się śmiać, bo zaraz czekaj, was wyproszę. Czekajcie. No nie robię zdjęcia! No co za człowiek. Cyk. No to tutaj jeszcze zas. Duży. Maćko, szałatko! Nie patrzę. Nie chcę! Nie zaboli i przystanie. Tam mi nagrywaj to. Ja przestałem. A few moments later. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę to już kolejny odcinek z Ekstra Szkoły. Ja nie mogę mówić, tak mnie to boli, że to się w bajnie nie mieści. Napiszcie komentarz. Zdrowe zęby, to ja mam za serduszko. Pamiętajcie, pyk subskrypcja, pyk dzwonek, pyk łapka w górę, pyk komentarz i napiszcie. Słuchajcie, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani? Dzisiaj widz, który był, już jest na WF-ie. My teraz idziemy na WF. Ja wam życzę miłego dnia. Reszta klasy się ze mną żegna. Papa! 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 Matko, Saszko, moja ząbka.